Cześć, witajcie. Mamy poniedziałek, tak? Poniedziałek dzisiaj jest. No, poniedziałek, widzicie, już nawet nie wiem, jaki dzień tygodnia jest. A powiem tak, to siedzenie w domu już mnie wykańcza powoli, już zaczyna to się robić bardzo nudne. Jest to ten czas, kiedy spodziewałam się, że tak będzie. Jest to spowodowane już brakiem zajęć, wiecie, po prostu po śmierci mojej mamy ja nie mam co robić. I no i tak właśnie siedzę w domu. Ostatnio próbowałam wyjechać tutaj właśnie samochodem, nie udało się ze względu na śnieg, który nam spadł, było go za dużo. I jak ostatni filmik nagrywałam, było na tyle ciemno, że ja wam powiem, że ja nie bardzo widziałam, w co wjechałam. A w co wjechałam? Wjechałam po prostu w potwornie wysoki śnieg i no taka prawda jest moim samochodem, on jest za lekki, napęd tylko naprzód, opony całoroczne, no to jednak się nie wyjechało się. Ale wyjechałam gdzieś teraz właśnie i w tej chwili jadę sobie elegancko przed siebie, podążam do sklepu zrobić zakupy, bo, kochani, bo idzie znowu sztorm, idzie potężny sztorm znowu na Islandię. Nie wiem, czy ona będzie w Reykjaviku, nie ma na razie ostrzeżeń dla Reykjaviku. Ostrzeżenia są za to dla innych części Islandii i wiatr spodziewany jest nawet 180 km na godzinę na południu Islandii, także o 15 zamykają główną drogę i jeśli ktoś będzie jechał, to nie przyjedzie. Tak to wygląda tutaj. Dobrze, że w ogóle są takie systemy ostrzegania ludzi przed wiatrem, zwłaszcza, że jest dużo turystów i jako turyści ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki wiatr po prostu jest na Islandii. Jest to potężny wiatr, który przeżywacie w Polsce, że tak powiem, 100 km na godzinę, ale tutaj będzie więcej, tu może 200 wiać, no ale jednak jeżeli chodzi o Polskę, a Islandię porównanie, to na Islandii nie ma tylu drzew, nie stoi tyle rzeczy na zewnątrz, więc jeżeli już coś się dzieje z tym wiatrem, to u nas pozrywa dachy, powybija szyby, nie wiem, samochody, bo przewraca, bo to normalne. Ostatni sztorm, który był, nie pamiętam, 2 tygodnie temu, też zrobił pewnego rodzaju zniszczenia, ludzie nie mogli się dodzwonić. A teraz był ostatnio jakiś wiaterek, nazwijmy to, i ten wiaterek wrzucił do oceanu w porcie ileś samochodów, które były zaparkowane, bo ludzie poszli na przykład na statek do pracy. No także wiecie, po prostu islandzki wiatr jest nieprzewidywalny, trzeba uważać, słuchać się, ubierać odpowiednio i tak dalej. No i stąd dziś moje wieśniackie ubranie, wieśniackie, ponieważ wam powiem, w Reykjaviku nie chodzi się w kombinezonie. Chodzą w Reykjaviku po prostu ludzie, którzy w kombinezonach, którzy po prostu, nie wiem, no tak jak ja, nie pracują, są na rencie i są Rumunami, no po prostu jak Rumun się czuć można w Reykjaviku w kombinezonie. Jednak taki kombinezon na dalszych, powiedzmy, częściach Islandii poza Reykjavikiem to jest bardzo popularny, jest po prostu czymś normalnym, nic tutaj nie ma takiego, że tak powiem, dziwnego, brzydkiego. A ja wybieram jednak kombinezon, bo zamiast wyglądać ładnie, to wolę mieć ciepło. No, jadę po te zakupy, właśnie coś sobie ciekawego kupię do jedzenia, nie wiem co, tak sobie obudziłam się i zechciało mi się zapiekanki. Wiecie, takiej zwykłej polskiej zapiekanki, której tutaj nie kupimy, no chyba że mrożono, bo widziałam kiedyś w zamrażarkach były, ale co to jest w ogóle jeść zamrożone jedzenie? Nie ma to jak sobie samemu przygotować, aczkolwiek bagietkę pojadę sobie kupić. Bagietki chyba w Bonusie są, jeżeli nie ma, to gdzie indziej, jak nie będzie, to nie będzie zapiekanki dziś, ponieważ, że tak powiem, no wybiło mnie coś. Dziś, że tak powiem, nie będą piec bagietki i bawić się w takie coś, także no, Boże, kto tam taki nerwowy jest? Widzicie, też macie czasami tak, a okej, dobrze. No, więc widzicie, pogoda w Reykjaviku jest jaka jest, zobaczcie jaka zaspa po prawej stronie. To wszystko jest śnieg, który spadł właśnie w sobotę, jak próbowałam pojechać do siłowni. No i chciałam wam opowiedzieć o tej siłowni. Otóż zapisałam się już jakiś czas temu na tą siłownię, wspominałam o tym, ale ostatnio, w poniedziałek, tydzień temu, poszłam na takie zajęcia ćwiczące mięśnie pośladków. Mięśnie pośladków, ud, łydek, w ogóle całego dołu. I wyobraźcie sobie, miałam takie zakwasy, że szczerze to jeszcze wczoraj coś tam gdzieś odczuwalne było, ale naprawdę niewiele. Ale jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że pierwszy dzień, na drugi dzień po tych ćwiczeniach, bo już wieczorem się pojawiły zakwasy, na drugi dzień, zobaczcie jaki wiatr jest, widzicie tą kobietę, jakieś spodnie latają i ona bez czapki idzie. No, to typowy hardcore islandzki. Słuchajcie, i na drugi dzień pojawiły się takie zakwasy, które mnie trzymały przez następne 3 dni, że musiałam sobie postawić krzesło w łazience, ponieważ nie byłam w stanie usiąść na toalecie, nie byłam w stanie zejść z sofy, nie byłam w stanie siąść na sofę, nie byłam w stanie podnieść rzeczy z podłogi. Kochani, były to takie, Boże, jak ja mówię, były to tak potężne zakwasy, których ja w życiu nie doświadczyłam. I teraz połączenie mojego lenia patentowanego powoduje to, że dziś idę z przyjemnością dowalić sobie kolejny zestaw ćwiczeń, ponieważ grupa jest w poniedziałki. Akurat ta grupa, bo są inne grupy i można chodzić częściej, ale no, przez zakwasy nie dałam rady. To tak, coś chciałam powiedzieć i zgubiłam temat. O matko, widzicie, bo ja jadę i tak się koncentruję na tej drodze, że aż biegu nie wrzuciłam. Boże, co jest dziś za dzień? Wszyscy śpią, wszyscy śpimy, policja, wszyscy śpimy dzisiaj tutaj od 2 tygodni. Jeszcze podejrzewam, taka śpiąca, senna pogoda będzie około tygodnia, dopóki nie pojawi się pierwsze słońce, słuchajcie, bo w tej chwili nie ma słońca nad Islandią, znaczy ono jest, ale go nie ma z tego względu, iż słońce jest tak nisko, że po prostu my go nie widzimy, tak jakby, bo ono gdzieś jest. Zobaczcie w ogóle, jakie jest zachmurzenie pogody i to powoduje, że słońca nie ma. W tej chwili są bardzo ciemne dni, jest bardzo ponuro, zaczęło padać, są te sztormy, zaczął się sezon sztormowy, ale to dobrze, bo to przychodzą golfstromy. Golfstromy, czyli właśnie ciepłe wiatry z Afryki, które do nas tutaj dochodzą, i przez to Islandia w zimę, w styczniu potrafi osiągnąć, gdzie jest mój bonus tu, potrafi osiągnąć 15 stopni Celsjusza, co jest w Polsce raczej niemożliwe, bo w tym okresie w Polsce macie minus, a my mamy plus, ale kiedy w Polsce jest plus, to u nas jest minus, bo są zupełnie inne fronty powietrzne, to jest bardzo ciekawe. Latanie do Islandii też jest bardzo ciekawe o tej porze roku, ponieważ właśnie ta sztormowa pora roku, no, można oczekiwać różnych atrakcji. Parę dni temu koleżanka leciała, także samolot kołował 3 razy, jak to powiedziała, kołował, on nie kołował, ale on się kręcił nad lotniskiem. On się kręcił nad lotniskiem 3 razy, żeby wylądować. Trochę telepało nad Islandią, także po prostu no, można się takich atrakcji spodziewać i najlepiej patrzeć po prostu, kiedy lecimy do Islandii, żeby trafić po prostu odpowiednią pogodę. Dobrze, ja dojechałam już do shoppingu mojego, idę, kupię, zobaczę co ciekawego tam znajdę. No, już jestem po wizycie w Bonusie i szczerze wam powiem, że poniedziałek nie jest dobrym dniem na zakupy. I to ja już wiem od dawna, on nie jest dobrym. Dobrym jest czwartek. Dlaczego nie? Ponieważ połowy produktów, po które przyjechałam, nie dostałam. Półki są puste jak za komuny w niektórych miejscach. I tak to właśnie wygląda. Bagietki też nie było, zresztą chyba bagietek tu nie ma w bonusie. Właśnie nie wiem. I jakoś tak nie zwróciłam na to uwagi. Co on tak dziwnie jedzie? Nie wiem, wszędzie ten śnieg, to wszystko stoi i tak nie wiadomo. No, także tutaj niedaleko jest bonus i podjadę sobie do bonusa. Kronan, przepraszam, Kronan. Właśnie też w Kronanie są inne produkty i Wam powiem, że ja osobiście preferuję zakupy w Kronanie, jak w bonusie, ale jeżeli chodzi o chemię, jak najbardziej bonus, ponieważ są większe opakowania i taniej i w ogóle inaczej to wygląda jak w Kronanie. Nieraz przypłaciłam w Kronanie, potem znalazłam te same produkty w bonusie o powiedzmy 40% taniej, także taka marża jest, ale jeśli chodzi o warzywa czy o jakieś takie inne rzeczy, to ja preferuję właśnie Kronan, gdyż Kronan, nie wiem, jakoś tak lepiej wyposażony moim zdaniem jest. No i gdzie mam tu zaparkować, jak mi wszyscy już zaparkowali? Dobra, tu sobie zaparkuję, o, jakoś wjadę i jest. No i wizyta w Kronanie zakończyła się ogólnie znowu nie kupieniem pieczarek. Okazało się, że pieczarek nie ma nigdzie, a z tego powodu też ich nie ma i w Kronanie, więc tutaj tym razem nie nawalił bonus. No i takie właśnie życie. Jedna fabryka pieczarek i jak nie ma, to nigdzie ich nie będzie. No ale bynajmniej patrząc na to optymistycznie, jak jutro się pojawią, to będą świeże wszędzie. Także widzicie, zawsze dobra, trzeba patrzeć na drugą stronę. Wszędzie widzę, teraz się porobiły przeceny. Można kupować i kupować i kupować. A co idzie za kupowaniem? Marnować, marnować i marnować. A co idzie za marnotrawstwem? Wyrzucać, wyrzucać i wyrzucać. Ale jak się na to spojrzy z tej strony, że właśnie tak marnotrawimy wszystko, i wodę, i energię, no wszystko marnotrawimy, to ja właśnie chcę Wam powiedzieć, że trzeba zacząć oszczędzać i to nie o to chodzi, żeby oszczędzać w sensie skrajnego oszczędzania, ale mniej kupować. Mniej kupować i można wtedy te pieniądze też przeznaczyć na jakieś inne cele, ale jeżeli będziemy mniej kupować, to po pierwsze ludzie w Azji, którzy wykonują ubrania, Bangladesz, Indie, ja nawet nie wiem, te różne dziwne kraje tam, które są, tak szczerze mówiąc to nawet nie wiem gdzie dokładnie, ale są filmy na YouTubie właśnie o takich miejscach, zajechał mi drogę, o takich miejscach i no właśnie, nerwowy gość jechał za mną i nie wytrzymał i tak będzie stał na czerwonym świetle. No i co z tego za filozofia? Nic, nerwa gościu ma. No, chciałam powiedzieć, że właśnie wyczytałam taki post na Instagramie pani Grażyny Wolszczak, którą obserwuję i ona była w bardzo cudownym spa w Kudowie Zdroju bodajże. No i właśnie ją przeraziło, że codziennie do każdego ćwiczenia ona dostaje nowy ręcznik. I właśnie zaczęła się bardzo nad tym zastanawiać i ja Wam powiem, że też się zaczęłam nad tym zastanawiać, bo faktycznie ona ma rację. Taki ręcznik można wysuszyć, można go użyć ponownie, on nie jest brudny, ale jednak wypranie tych ręczników, odkażenie ich, bo to jest hotel, zużycie wody, energii, no wszystkiego, środków chemicznych powoduje, że zanieczyszczamy naszą planetę. No i właśnie ja tak sobie pomyślałam, że jak już bierzemy coś, bo mam taką znajomą, znaczy już dawno nieznajoma, ale kiedyś była taka znajoma, kobieta po prostu trochę zaświrowała i no potrafiła wrzucić jedną koszulkę, jeden ręcznik i to razem wyprać po prostu. I ta pralka chodziła po 3-5 razy dziennie, prawie pusta, ponieważ ona tak intensywnie prała. Dziwiła się, że ma alergię w ogóle na skórze i to po prostu spowodowane było tym, iż w tej chwili proszki są bardzo skoncentrowane. Zobaczcie, kapsułka, która jest do wrzucenia do pralki, jaka ona jest malutka. No niestety moja znajoma wsypywała tego prawie szklankę. Ja nie żartuję w tej chwili, nie mówię na potrzeby YouTube'a, że ona wsypywała szklankę, a wsypywała łyżkę. Nie, nie, ona mi sama powiedziała, że ona wsypywała szklankę, ponieważ ona myślała, że to się lepiej wypierze i ona, jako osoba, która po prostu zupełnie nie używająca internetu, technologii, co totalnie, słuchajcie, zacofana kobieta, więc nie można było z nią o niczym konkretnym też i porozmawiać, bo ona nie rozumiała, co się do niej mówi. Po prostu ona nie wiedziała, że w tej chwili proszki są skoncentrowane bardzo i ona myślała, że jesteśmy w latach początek 90., kiedy trzeba było naprawdę bardzo dużo proszku sypać. No i ona w końców dostała alergii skórnej, również dostała... nie jedziesz, to stój. Również, co chciałam powiedzieć, bo mnie to, przepraszam, znowu wybiło. No, alergii dostała, dużo pieniędzy na te proszki szło. No i właśnie ona też rozwaliła pralki dwie, zajechała je, nazwijmy to tak. Zajechała je tak, że spaliła silnik w dwóch pralkach. I to było śmieszne, bo ja pamiętam, kiedyś do mnie zadzwoniła i mi powiedziała, że jak ona wyciąga pranie, to taki dym idzie z bębna. No, także wiecie, jeżeli chodzi właśnie o te właśnie oszczędzanie energii i tego wszystkiego, to ja polecam wrzucanie całego po prostu pełnego bębna. No i właśnie tak chciałam wam powiedzieć o koleżance i w ogóle jeszcze tylko dodam, że właśnie ta kamera GoPro 8 zaczyna mnie wkurzać, zresztą wiele rzeczy mnie wkurza i często czytam komentarze, że moje życie jest tragiczne i smutne, że takie pełno rozpaczy, bo ja tak ciągle narzekam. Nie, ja nie narzekam. Jeżeli bym powiedziała, że mam świetną kamerę, bo opcje w niej w ogóle się same włączają, ponieważ jest ekran dotykowy, no to chyba głupio by zabrzmiało. Po prostu mówię wam, co w tej kamerze dzisiaj właśnie mnie wkurza. Wkurza mnie takie coś, że po prostu ekran jest dotykowy i mam tam porobione różne ustawienia, które widzę, muszę zlikwidować. Dlatego, że po prostu włączam się coś innego i widzicie, stoję w miejscu już pod domem i nie mogłam robić kontynuacji, ponieważ na skrzyżowaniu chciałam właśnie siebie pokazać. To nie dość, że kamera odpadła od szyby, bo źle przykleiłam, to jeszcze włączyła się opcja nagrywania powiedzmy przez 10 godzin i będzie 30 sekund filmik, także rozumiecie, po prostu dzisiaj stało się to po raz trzeci i jest to trochę wkurzające, więc muszę tą opcję poszukać i ją zlikwidować. Dobrze, dzisiaj jest bablanina, nie wiadomo w ogóle o czym, sorki, ale wyjechałam na miasto, stwierdziłam, nagram dla was filmik, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli nie lubicie mojego narzekania, trudno, nie poradzę, nie będę kimś innym, tylko dlatego, że ktoś by tego chciał. Jestem sobą i też bądźcie sobą i wybierajcie Wenus, bo Wenus zawsze ma dobrą radę i pozytywnie też myśli, wbrew opiniom niektórych, że jestem negatywem. Nie, nie jestem negatywem, uwierzcie mi, ponieważ gdybym była negatywem, to już by mnie tutaj dawno nie było i w ogóle nie wiem, czy na ziemi bym była, ponieważ negatywi raczej tutaj już nie są, nie egzystują i trzeba mieć naprawdę silną psychikę, żeby przeżyć tyle doświadczeń, które ja mam w swoim życiu. Uwierzcie mi, naprawdę trzeba mieć silną psychikę. Ja o wszystkim też nie mówię, nie komentuję i nie lamentuję, ale właśnie pora roku jest depresyjna, więc każdy narzeka w tej chwili i ci, co narzekają, że ja narzekam, znaczy piszą w komentarzach, że ja narzekam, sami narzekają na mnie, także widzicie, kółko się gdzieś zamknęło. No dobra, idę, ponieważ idę coś zjeść, bagietki nie mam, moich grzybków nie mam, coś wymyślę. Kupiłam sobie wspaniałe mięsko i zrobię sobie zupę. Zupę kiot zupa, czyli islandzka zupa mięsna. Chyba zrobię sobie właśnie kiot zupę. Już mi się chce jeść, pyszna zupa. Okej, to byłoby na tyle. Koniec, kończę. Już Was tutaj nie zatrzymuję. Idźcie oglądać co innego dalej, albo oglądajcie w ogóle moje stare filmy. Wiecie co? Stare filmy są śmieszne. Jak ja się cofnęłam w czasie, to po prostu stwierdziłam, o matko, siedzi, gada i w ogóle taki stres przed kamerą. No jest to zdenerwowanie. Teraz już to zdenerwowanie, jak widzicie, jest mniejsze. Mniejsze z biegiem czasu. Trzeba to nabyć. Dobra, kończę. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.